Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj obiecany film na rozstrzygnięcie challenge'u One Battery Challenge. Przypomnijmy, jakie były zasady. Reguły challenge'u określiłem w ten sposób, że mamy do dyspozycji tylko jedną baterię i jeden obiekt. Skupiamy się na jedynym danym obiekcie. I w ramach tej jednej baterii mamy zrobić szereg różnych ujęć i później zmontować je w 15-sekundowy, fantastyczny klip. To było mega trudne zadanie, zgłosiło się 10 osób i swoje kandydatury przedstawili. Muszę powiedzieć, że bardzo trudno jest nawet ocenić te filmy, dlatego że każdy z nich jest inny i każdy z nich opowiada inną historię. Było mnóstwo fantastycznych inspiracji. Ja Wam bardzo dziękuję za przesłanie tych filmów. Naprawdę mocno podziałały i w wielu momentach miałem ciary nawet oglądając je. Kapitalny montaż, kapitalne zdjęcia, fantastyczne efekty przejścia, dobra muzyka i to jest esencja właśnie filmu z powietrza. Przechodząc dalej do konkretów, muszę powiedzieć, że tylko 3 filmy zmieściły się w ramach 15 sekund. Co to znaczy? To znaczy, że jest tak trudno wybrać te best of the best, te najlepsze ujęcia. I dlatego tylko 3 osoby zostaną nagrodzone. Ale to nie szkodzi, bo omówię wszystkie 10 filmów i powiem Wam mniej więcej, skupię się na tym, co mi się tutaj podoba w Waszych filmach, a co ewentualnie zrobiłbym innego. A zatem zaczynamy, słuchajcie, przegląd, bo nie ma co za długo zwlekać. Jedziemy z pierwszym filmem. Autorem pierwszego montażu jest Marek Łabucki i to jest film pod tytułem 4K One Battery Challenge. Słuchajcie, u Marka jest wszystko, co powinno być, około 8 cięć i widać u niego doświadczenie, widać, że pracuje na bieżąco z wideo i dużo montuje. Nie dość, że dużo lata, dużo kręci, to jeszcze dużo montuje. I facet naprawdę wybrał najlepsze ujęcia i tutaj nie było zmiłuj. On wybrał tylko te kawałki, które były mega. Fantastyczne odejścia, każde ujęcie jest inne. Nie przesadził z powtórkami. Zrobił dobre najazdy i też odejścia i wszystko w tempie. Pomógł sobie trochę gimbalem. I ten film i ten montaż jest kompletny. Ładnie rozpoczął od dużego, pięknego horyzontu. Fantastycznie zakończył też tym odjazdem o zachodzie słońca. Marek, wielkie brawa, wielkie wyróżnienie, jeden wielki plus. I co jest jeszcze najważniejsze, że Marek zmieścił się w 15 sekundach, także trafił w punkt w każdej kwestii. Nie jest łatwo zmontować dobry 15-sekundowy klip. Tu naprawdę trzeba mieć mega doświadczenie. Ok, jedziemy, słuchajcie, z drugim filmem. To będzie Ditku Drone Shot. Ok. Więc tak. Ditku poszedł w długie ujęcia. I tu musimy powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że muza jest też bardzo ważna. Ditku ma drugie odejście podobne. Trzecie ujęcie też podobne. Jak pamiętasz, w tym challenge'u chodziło o to, żeby te ujęcia były różnorodne. Z różnych kątów, z różnych wysokości, odejścia droni, odejścia może w pionie, może trochę też lotu bocznego, bardzo wolnego. I więcej różnorodności, jednoznaczna decyzja o tym, co tniemy. Krótsze ujęcia. Pamiętaj, 15 sekund to jest nasz efekt główny. Jeżeli masz muzę, która rozpoczyna Ci się przez 8 sekund, no to jest za słabo. Może trzeba byłoby tą muzę przeciąć i zostawić sam refren. Trzeci film, From Drone, 11 cięć, 18 sekund. Latarnia morska w Walii, fantastyczne ujęcie, zachód słońca, mamy to. Kapitalne minięcie to przedostatnie cięcie i zachód. Bardzo fajny film, gratulacje, fantastyczny film. Może bym trochę zwolnił tempo na początku, czyli faktycznie nieco mocne wejście, ale to jest moja subiektywna opinia. Pamiętajcie, ja tu nie jestem mistrzem świata ani nikim innym, ale moje odczucia są takie, żebym może trochę łagodniej wszedł w ten film, wiesz? Tak jak Marek wchodził dość łagodnie, może ja bym pokazał tą latarnię jednak z większej perspektywy i dopiero przyszedł dynamiczne 2-3 cięcia, ale nie cały dynamit od razu na początku, bo to wprowadza widza w takie, od razu masz taką bam, takie uderzenie mocne na samym początku.
Marcin, co podobało mi się w Twoim filmie? Cały klimat, cała otoczka, czyli opowiedziałeś pewną historię, historię industrialną, a jednocześnie pokazałeś dużo zieleni. Skupiłeś się na samej konstrukcji szybu, ale jednocześnie pokazałeś i Stadion Śląski, pokazałeś Azoty i pokazałeś też kościół chyba w Maciejkowicach. W każdym razie historia jest piękna i podobają mi się też różnorodne ujęcia. Bardzo podobało mi się jedno niesymetryczne minięcie, no i też zakończenie to do góry. Ogólnie film genialny, gdyby nie to, że ma 18 sekund, a nie 15, to byłby jednym z najlepszych i na pewno w gronie trzech tych wyróżnionych. Tajemnicza atmosfera, lekkie speedrumpy, nieprzesadzone, wielki plus. Brawo Marcin! Jedziemy teraz z filmem numer 5. Autorem filmu, autorem tego montażu jest Przemek Witkowski. Przemek, wielki szacun dla Ciebie za montaż. Fajnie opowiedziana historia. Co prawda zajęło Ci to dwa razy dłużej niż zakładaliśmy, ale jest kilka takich fantastycznych miejsc, które ujęć, które naprawdę jak oglądałem, to musiałem sobie parę razy przewinąć, bo naprawdę tak dobrze to zrobiłeś. Może co bym ograniczył, czy jakbym ten film zrobił, lepiej to jest źle powiedziane. Co bym wprowadził, jakie zmiany, żeby się zmieścić w 15 sekundach. Masz chyba dwa ujęcia podobne, w jedną i w drugą stronę tego zamku, tak w okolicach 10 sekundy. To ujęcie lasu jest kapitalne, bo to jest taka tajemnica, którą powoli odsłaniasz. Może bym na początku poszedł cofając się, wiesz, czyli wracając. Najazd na zamek genialny, świetna muza, dobre ujęcia i tutaj, to co masz jedną stronę i drugą, to bym zostawił z tego tylko jedną. I fantastyczne jest to ujęcie około 20 sekundy, kiedy robisz coś w formie i powoli odsłaniasz, czyli idziesz od szczegółu do ogółu. Bardzo mi się spodobał ten fragment. Tak, idziesz mocnym tempem, mocnym łukiem od szczegółu do ogółu. I jeszcze być może lepsze zamknięcie, wiesz? Lepsze zamknięcie tego montażu i byłoby genialne. Brawo dla Ciebie przede wszystkim za montaż. Jest bardzo odważny montaż, bardzo dynamiczny, dobrze dobrana muzyka, fantastyczne cięcia, ale też bardzo dobre ujęcia. Wielki plus i gratulacje, Przemek. Jedziemy teraz z filmem Tomka. To jest pierwszy film Tomka zrealizowany w aplikacji DJI Go. Jedziemy. Now it's epic. Jedziemy. Ekspozycja chyba, wiesz? Trochę bym tutaj się zastanowił nad tym, czy nie masz przesadzonej ekspozycji. I samolot jest Twoim głównym obiektem. Fajnie byłoby go pokazać na przykład z góry. Kapitalnie by od rzeczywistości nam odstawał. Zrobiłeś pokaz z boku. Nie ma końca ten film, nie ma zakończenia. Jednocześnie trwa 22 sekundy, dlatego to, co bym wprowadził, Tomku, zrobiłbym kilka krótszych ujęć, na przykład z góry, trochę z większej perspektywy, z większej odległości. Poprawiłbym ekspozycję i cięć więcej, około 10 cięć, bardziej dynamiczne i zakończenie. Zakończenie jest bardzo ważne, bo to pozostawia takie wrażenie. Tak samo wejście w film, jak i zakończenie, one pozostawiają niesamowite wrażenie w oczach ludzi. Nie możesz zostawić filmu w ten sposób, że po prostu obcinasz jedno z ujęć. Tylko trzeba albo odejść, albo z góry pokazać. Być może pokazanie z góry, tak jak mieliśmy w przypadku właśnie tego szybu, to był też świetny sposób. Tak czy inaczej, brawo, prawdopodobnie bym w którymś z darmowych programów spróbował edycji, wiesz? Jednak nie w aplikacji DJI Go. Teraz mamy film Sebastiana. Jedziemy. Film na konkurs. Szósty speedrump. Film jest fajny. Podoba mi się. Gdyby nie to, że mamy Seba 15 sekund, 7 cięć i 6 speedrump. Czyli więcej środków wyrazu, większa różnorodność, wiesz? Nie zawsze musi być ta speed rampa. Może faktycznie jeszcze bym trochę dalej zrobił albo początek, albo koniec, ale film ma potencjał. Myślę, że tak, że trzeba zwrócić uwagę, żeby nie powtarzały się te same środki wyrazu, bo jeżeli masz 15-sekundowy film i masz 6 razy speed rampę, to jest trochę za dużo. Może 2-3 by wystarczyły. Ale tak czy inaczej, brawo, bo jesteś jednym z nielicznych, którzy się zmieścili, Sebastian. 7 cięć, 6 speed ramp, 15 sekund. Brawo ty!
Słuchajcie, film numer 8, mamy film z Poznania, czyli film taki wielkomiejski z osiedla Orła Białego i zobaczymy, jakie mamy tutaj spojrzenie na to osiedle. Słuchaj, film jest ok, gdyby nie to, że jest trochę długi, bo on trwa około 40 sekund. My zakładaliśmy 15 sekund. Masz dużo ujęć takich, które by wystarczyły na 15-sekundowy montaż. Tutaj znowu kłania się to, że jesteśmy bezwzględnym kosiarzem, który nie ma skrupułów, tnie tyle, ile się da i zostawiamy tylko 15 sekund. Część historii jest bardzo dobra, czyli podoba mi się to, że pokazałeś napis, bo widać od razu, gdzie to jest. Pokazałeś w tym trzecim ujęciu rzut na osiedle Orła Białego, to też było, czyli panoramę, to było fantastyczne, fantastycznie pokazane. Skrzyżowanie może bym zrobił całkiem z kamerą w dół, wiesz, ale to oczywiście jest moje takie podejście. Część ujęć bym wywalił całkiem, na przykład tam, gdzie jest ten żółty napis okna. To jest niestety sztuka, tutaj nie ma kompromisu. Tutaj właściwie jest bezkompromisowa sztuka montażu. Ujęcia bardzo dobre, montaż jest troszeczkę do podciągnięcia. Ogólnie da się zrobić z tego 15-sekundowy lepszy montaż. Brawo za pomysł i brawo za inne spojrzenie na osiedle Orła Białego. Tak trzymać. Film numer 9 Tomka, 15-sekundowy film. Tomek, słuchaj, trzeba by trochę popracować nad tą historią, bo ujęcia masz bardzo fajne i klimat tego filmu jest, wiesz, zakończenie jest bardzo dobre. Chyba bym, to co bym poprawił, to te ujęcia, które masz blisko, na przykład tam zrobiłeś też przyspieszone tempo, tam jest trochę za blisko obiektu, żeby zrobić to przyspieszone tempo. Jeżeli my jesteśmy bardzo blisko obiektu, to słuchaj, my nie możemy robić szybkich ujęć. Zobacz, co się dzieje, jak ja będę blisko kamery i robię szybkie ujęcia, to praktycznie u widza powoduje to pewną taką, może to przeszkadzać. Natomiast jak jesteś daleko od obiektu, to zobacz, robię szybkie ruchy i to nie przeszkadza, prawda? Czyli to jest kwestia perspektywy i kwestia tego znalezienia odpowiedniego tempa. I wydaje mi się, że tutaj u Ciebie to, co bym poprawił, to, bo film ma klimat, jest tu pewna opowieść i tak jak zacząłeś, i tak jak skończyłeś tym rzutem z góry, tak bym chyba rozpoczął też. I teraz tempo, wiesz, trzeba by popracować nad tempem, bo ja nie wiem, czy przyspieszenia akurat wszędzie są potrzebne. Bardzo fajne ujęcia z góry. Tak, jest tutaj potencjał. I też speed ramp nie wszędzie, wiesz, bo na przykład nie masz muzy, zwróć uwagę, tam już na samym końcu i robisz speed rampę. Trzeba też popatrzeć na muzę, na ten fragment akurat, który wybrałeś. To było 15 sekund, żeby on dobrze tempem pasował. To jest cholernie ciężkie, ale można się wstrzelić właśnie w to, żeby to osiągnąć. Ogólnie jest ok, ujęcia są bardzo dobre, gratulacje. Odważnie poszedłeś, w ogóle brawo za lot i szacun, że poszedłeś tak ciasno tam. Natomiast chyba na etapie montażu jednak, wiesz, jeszcze trochę do podciągnięcia. Ale gratuluję Ci fajnego wytworzenia, fajnego klimatu i pozdrawiam. Dobra? Słuchajcie, mamy 10 film i obserwujcie dokładnie, bo tutaj wydarzyły się ciekawe rzeczy. Mamy film u Andrzeja, słuchajcie, który liczy 22 sekundy. Są fantastyczne ujęcia. Naprawdę gratulacje dla Ciebie, Andrzej, za samą operatorkę i za lot. Moim zdaniem trzeba troszeczkę popracować nad montażem u Ciebie, wiesz. Jednak masz bardzo dobre ujęcia i dobry montażysta by zrobił z tego filmu po prostu dzieło sztuki. Co jest? Mamy 22 sekundy i 12 cięć, które są mniej więcej równe, wiesz? I tam chyba powtórzyłeś ze dwa razy takie ujęcie na 3/4, gdzie ta baszta nie do końca się mieści. Ja bym wywalił co najmniej dwa ujęcia z tego. Zostawiłbym 8-9 i bym lekko wydłużył te twoje najlepsze. Czyli montaż to jest też umiejętność oceny, które z tych ujęć są najlepsze i takie zaakcentowanie, żeby właśnie to one ten benefit przyniosły dla Twojej produkcji. Bo jednak trzeba przez chwilę skupić, nawet w 15-sekundowym montażu, uwagę widza na tych najlepszych ujęciach. I kapitalnie pokazałeś zamek właśnie, gdzie były te skały i tam było widać kawałek hotelu, tego nowego hotelu. I wiesz co, i to było naprawdę fantastyczne, ale znowu brakło mi, bo chciałem sobie popatrzeć dłużej, ale po jednej sekundzie obciąłeś to. Ja bym wydłużył na przykład tą scenę do 2 sekund albo do 3,
a zrezygnował z kilku ujęć, może dwóch, trzech właśnie ujęć. Natomiast historia na sam koniec jest niezła, my za bardzo nie wiemy też jako widzowie, co się wydarzyło. Prawdopodobnie zaliczyłeś kraksę i... I chyba bym tego ducha dał po krakcie, wiesz? Bo zaskakujesz nas tym duchem, to jest fajny pomysł, naprawdę mega, to jest zaskoczenie i taki akcent, który wchodzi. Ale ja nie wiem, czy bym tego ducha już zrobił nie po tym crashu. I crash, to ujęcie z wypadkiem i po wypadku zajęło ci około 7 sekund, więc to mogłoby być trochę za długo. Ja rozumiem, że to jest historia taka, że miałeś fajne ujęcia i na końcu był ten wypadek. Ja bym chyba ducha dał na zamknięcie tej historii. Brawo Andrzej, fantastyczne ujęcia. Nad montażem jeszcze trzeba go rozwinąć trochę, bo już jest coraz lepiej, ale chciałbym, żebyś był w pierwszej lidze, prawda? I uważam, że jest coraz lepiej, jesteś coraz bliższy, bo widać, że pracujesz, widać, że latasz systematycznie, widać, że rozwijasz się i brawo, wielki szacun dla Ciebie. Słuchajcie, to już wszystkie filmy w dzisiejszym przeglądzie. Ja gratuluję autorom i naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. To było fantastyczne. Kolejny raz miałem ciary i kolejny raz byłem mega podjarany tym, że mogłem obejrzeć kilka dobrych produkcji. Gratuluję wszystkim autorom i teraz chciałem kilka wyróżnień przyznać. Przede wszystkim trzech autorów zmieściło się w 15 sekundach i bezwzględnie to im należą się najwyższe laury. To był Marek, to był Sebastian i to był Tomek. Kapitalne ujęcia, uważam, że najbardziej spójną produkcją, jeżeli chodzi o ramy i założenia naszego challenge'u, była produkcja na pewno pana Łabuckiego, dlatego że on i zmieścił się w czasie, i opowiedział historię, i stosował dobre środki wyrazu, bo i pomagał gimbalem, i były dobre ujęcia, i miał wyraźny wstęp, miał fantastyczne wyjście z tej historii, bo miał zachód słońca i też ładne odejścia, dobre płynne ruchy, fajna muza. Uważam, Marek, że jesteś the beściak tutaj. I teraz, uwaga, słuchajcie, przewrotnie. Jeżeli chodzi o ujęcie Sebastiana, drugiego laureata, tutaj może bym ograniczył tą ilość speed ramp, bo zastosowałeś ich 6, czyli trochę przesadziłeś, ale fajne ujęcia i brawo dla Ciebie. Trzeba nad montażem jeszcze rozwinąć go. Jesteś już na dobrej drodze, żeby osiągnąć mistrzostwo. Jeszcze dwa kroki i tam będziesz. Co do montażu Tomka, już mówię. Co do montażu Tomka, wypowiadałem się niedawno, mówiłem o tym, że prawdopodobnie te close-upy, te zbliżenia nie rozegrałbym jednak w przyspieszonym tempie, tylko wręcz w zwolnionym, ale historia była ok. I z tą muzą, wiesz, większe wyczucie z muzą, Tomek, bo tam na końcu zrobiłeś speed rampę, a skończyła Ci się już muza, także to trzeba jeszcze prześledzić. Pamiętajcie o tym, że edycja takich klipów to nie tylko edycja samego obrazu, ale też tempa i też muzyki. Czasami lepiej wybrać na przykład fragment refrenu niż wejście od samego początku. I też tak jak edytujemy obraz, tak możemy edytować dźwięk, jeżeli chodzi o cięcia. I to tyle, jeżeli chodzi o naszą trójkę laureatów. Panowie, gratulacje. A teraz wyróżnienia specjalne. Za, uważam, najlepszy montaż, oczywiście uważam subiektywnie, chciałbym dać nagrodę, wyróżnienie dla Przemka Witkowskiego. Drugie wyróżnienie, które chciałbym przyznać, to za najlepsze zdjęcia i tutaj dla autora, który kryje się pod pseudonimem From Drone. I trzecie wyróżnienie, oczywiście też przewrotnie, trzecie wyróżnienie dla Andrzeja Ndgazi, dlatego że on robi duże postępy i chciałem go też docenić w ten sposób, bo Andrzej się rozwija, widać, że swoim Maviciem lata, widać, że szuka rozwiązań, ten Mavic mu się psuje, ma kraksę, on wychodzi z tej kraksy, są wibracje. Andrzej coraz lepsze ujęcia robi i ogarnia montaż, także wyróżnienie za debiut i za chęć i za ambicje do rozwoju. Także słuchajcie, mamy trzech laureatów głównych i trzy wyróżnienia w naszym przeglądzie. I to wszystko. Pamiętajcie o tym, że żeby odebrać nagrody, nagrody niespodzianki będą Wam przesłane przeze mnie pocztą. Tu jest adres mailowy, prośba o
podanie na tego maila waszego adresu do wysyłki. To chyba tyle, jeżeli chodzi o sam konkurs. Ja bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za odwagę i za kapitalne opowieści. Dzięki za wsparcie tego kanału właśnie waszym wkładem. To jest duży krok do przodu i uważam, że takie akcje trzeba prowadzić, bo one też pokazują nam, pozwalają na rozwijanie się. Nie mamy tutaj specjalnie takiej, staram się unikać takiej krytyki, że ty robisz wszystko źle, stary, to jest beznadziejne. Raczej idziemy cały czas do przodu i staramy się podbudować ten nastrój. I to, co chciałem wam powiedzieć, że chciałbym robić jak najwięcej tego typu konkursów w przyszłości, jeżeli tylko czas i energia na to mi pozwolą. Jak najbardziej jestem na tak i szykuję w ogóle dwie takie dosyć poważne petardy niedługo już. Uważam, że one będą naprawdę mocne. Od nowego roku ruszymy z ciekawostkami, z nowościami i mam nadzieję, że ten kanał dalej się będzie rozwijał. Na dzisiaj bardzo dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.